Ta ostatnia dekada, to jest te zdjęcia, które Państwo widzicie, to są zdjęcia z ostatniej mojej dekady, mojej pracy fotograficzno-badawczej, ponieważ bardziej już się skupiłem na pracy badawczej, a jak Państwo widzicie z tytułu Unika z klangorem w tle, skupiłem się głównie na pracy nad żurawiami. To jest moja pasja, to jest wiosna, to jest czas, kiedy one przelatują, to jest czas, kiedy ja ruszam z notatnikiem, z miarką w teren, z aparatem fotograficznym i inwentaryzuję tu na terenie Sławy również wszystkie gniazda, miejsca lęgowe żurawi. I sprowadzę z tego tytułu notatki i mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki czas, że będę mógł napisać monografię, zbieram na tyle materiału, że można napisać dobrą monografię na temat naszej przyrody. I jak Państwo widzicie, ta przyroda nasza jest bardzo bogata i naprawdę daleko nie trzeba wyjeżdżać na jakieś super wycieczki, żeby zobaczyć coś bardzo ciekawego. W słowie wstępnym do wystawy z klangorem w tle powiedziałeś, że jest to początek, właściwie użyłeś takiego słowa tournée. Rozumiem, że ta pierwsza wystawa to zapowiedź kolejnych wystaw. Czy wiesz, albo możesz zdradzić, gdzie one będą miały miejsce? To znaczy na razie być może miast nie powiem. Między innymi jest to Zielona Góra, jest to Inowrocław, ale to dopiero są fazy rozmowy, tak więc to zobaczymy. No jest jeszcze kilka miast, bo wysłałem oferty do kilku miast, ale to dopiero jest jakby powiedzmy w powijakach, więc sądzę, że dopiero gdzieś w okolicach maja czy czerwca będę mieć jakieś konkrety. Masz takie poczucie, że jest zapotrzebowanie na fotografię przyrody? Oj tak, to znaczy jest zapotrzebowanie na fotografię przyrody, ale takim powiedzmy w sensie widokowym. Mało jest zapotrzebowania na zdjęcia, typowe portrety zwierząt. Dlatego, że zazwyczaj słyszy się, kiedy się próbuje sprzedać zdjęcia, że taki jeleń czy taki żuraw praktycznie jest wszędzie. Nie? Co nie jest do końca prawdą. Nie jest do końca prawdą. Brytyjczycy o tym doskonale wiedzą, gdzie w akcjach promocyjnych swoich miast uwieczniają portrety zwierząt. Do nas dopiero to będzie wchodzić, ponieważ u nas dopiero zaczyna się budować taki system turystyki przyrodniczej, jak jest na zachodzie, gdzie ludzie, tak zwany bird watching, jeżdżą po różnych krajach i zaliczają gatunki po prostu poprzez to, że go zobaczą, czy też sfotografują. I to dopiero do nas wchodzi. I teraz osoba, która by chce być zainteresowana jakimś gatunkiem, przegląda w wyszukiwarce portretów takich zwierząt. No i trafia na przykład na stronę wschowa.pl, jest żuraw na gnieździe czy zimorodek z rybką i dzwoni, pyta się i tak dalej, czy można zobaczyć i tak dalej. To dopiero u nas chodzi i jeszcze do końca w Polsce nie ma ta fotografia typowo portretowa zwierząt nie ma jeszcze do końca takiej mocy, nie? Ale mi się wydaje, że to jest kwestia czasu, kiedy właśnie ci turyści zaczną przyjeżdżać do Polski, no i też sami Polacy, bo też są Polacy, którzy wędrują, zresztą powiem, taki przykład przytoczę, na moje dudki, powiedzmy wschowskie dudki, przyjechało kilku zawodowców, fotografików, między innymi nasz dudek zadubiotował w filmie na festiwalu w Nowogardzie, chyba dobrze pamiętam, gdzie wygrał Grand Prix, jedną z ról głównych grał nasz dudek, tak więc facet z Pomorza, gdzie jest naprawdę bardzo piękna przyroda, przyjeżdża do Wschowy, żeby sfilmować dudka. No, o czymś to świadczy. Nie? Przeglądając zdjęcia, które udostępniłeś na wystawie z klangorem w tle, miałem takie wrażenie, że robienie zdjęć w przyrodzie to jednak jest takie zajęcie dosyć elitarne. Dlaczego? Dlatego, że wymaga sporo czasu, skupienia, bo te wszystkie zdjęcia, które tam widzieliśmy, wymagały od ciebie jakiegoś wysiłku, zaplanowania sobie czasu. I chcę zapytać, czy ta wystawa to jest taka zachęta do spotkania się z przyrodą, czy też takie ostrzeżenie, że uważaj, jeżeli chcesz zobaczyć coś ciekawego, to będziesz musiał poświęcić. Tak jak powiedziałem, wystawa jest podsumowaniem moich ostatnich 10 lat życia, fotografowania, tak więc czasu mam coraz to bardziej mniej, mamy wspaniałą rodzinę, której muszę poświęcić coraz więcej czasu.
teraz chłopaki rosną, jeden z najstarszych poszedł do szkoły i tu muszę w tej chwili przyłożyć dużo uwagi do jego edukacji, więc czasu jest coraz mniej. A jeżeli chodzi o wystawę, fotografia przyrodnicza być może wygląda na elitarną, ale tak naprawdę być może na pierwszy rzut oka wydaje się to, że ja głównie na tym przedstawiłem, głównie przedstawiłem żurawie i ptaki. Ale przecież fotografia przyrodnicza to są pejzaże, fotografia przyrodnicza to jest makrofotografia, mikrofotografia, to jest wiele, fotografia podwodna. A przecież niekoniecznie potrzeba super sprzętu, super czasu. Przecież makrofotografię można dobrze uprawiać u siebie na balkonie, gdzie się ma kilka kwiatków i przylatują pszczółki, czy też inne owady, i powstaje fotografia przyrodnicza. I powiem szczerze, że gdy się śledzi strony internetowe, to takie wyprawy praktycznie do ogródka, pokazują piękno przyrody bez angażowania nie wiadomo jakich wielkich zasobów czasu, nie? Wspominałeś też o wpływie pana Alfreda Rislera na twoje podejście do przyrody, to znaczy na takie podejście naukowe. Czyli nastąpił taki moment, kiedy uznałeś, że warto poza robieniem zdjęć też sporządzać jakąś dokumentację naukową. Możesz powiedzieć, na jakim jesteś etapie? To znaczy na razie przygotowuję się do tej monografii, o której często wypowiadam się na temat tej monografii przyrodniczej żurawia powiatu wschowskiego. Na razie jestem na etapie, no powiedzmy, chociaż już to mija praktycznie 10 lat badań, jestem na razie na początku, ponieważ muszę wyznaczyć terytorium badania, czyli ten obszar, który będzie objęty badaniem. No wiadomo, jest to terytorium, obszar powiatu wschowskiego, ale przede wszystkim chodzi o wyznaczenie lęgowisk, tych kluczowych, tych najważniejszych, na podstawie których będę za kilka lat, może zobaczymy, jak to czas mi pozwoli, będę mógł już określić i wprowadzić tak zwany 5-letni program obserwacji, już takiej ścisłej obserwacji z dnia na dzień, żeby można było wychwycić wszystkie najważniejsze zachowania i też miejsca lęgowe żurawi na tym terenie. Nie? No i między innymi też wiele innych gatunków, ponieważ z żurawiem koegzystuje wiele innych gatunków ptaków, roślin, które też będą w tym monografii w monografii ujętych. No i przede wszystkim to jest to, że jeżeli już wyznaczę, czyli w ten pierwszy program, pierwszy krok już będzie za mną, czyli zostanie te 5 lat, będę musiał zaprosić tu do Wschowy moich znajomych naukowców, którzy dokonają pewnych prac badawczych w zakresie roślinności. No wiadomo, nie jestem tym fachowcem, więc tu muszę się oprzeć na autorytetach gadów, płazów i tak dalej, i tak dalej. Tak więc jest to dopiero przede mną, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No mam nadzieję, że jakoś to pójdzie, bo chciałbym kiedyś zrealizować to i żeby ta monografia naszego terenu mogła ujrzeć światło dzienne. I na koniec maturzystom życzę się połamania piór, narciarzom połamania nart, a pasjonatom przyrody? Oj, rozbicie obiektywu. Nie wiem, co się życzy fotografom, ale chyba jak najwięcej spotkania z przyrodą. Okay, dziękuję.